Debata dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. Będzie dużo o pieniądzach, o kryzysie energetycznym i o tym, jak sobie z tym radzi rząd. A o to będę pytała i ekspertów, i polityków. Eksperci w pierwszej części. Profesor Kazimierz Kik, politolog, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Józef Orzeł, twórca klubu Ronina, dobry wieczór. Twórca, dobry wieczór. Dobrze, nie będę tutaj odbierała nikomu zasług. Ziemkiewiczowi. Żeby... jak sobie, to dobrze, jeśli jest pan przy głosie, jak sobie pana zdaniem rząd radzi z kryzysem, szczególnie wokół węgla? Donald Tusk powiedział w Inowrocławiu, że to jest w ogóle królowa wszystkich afer, ta afera węglowa. Jak rząd sobie z tym radzi? Czy to jest dobry pomysł, żeby niejako przerzucić to na samorządy i powiedzieć, to pomóżcie nam w tym, żeby ten węgiel rozprowadzać wśród ludzi? Ja myślę, że to w ogóle nie jest afera, tylko problem. Afera to byłaby wtedy, gdyby ktoś na tym zyskiwał, a to raczej wszyscy tracą. Rzeczywiście jest tak, że to pewnie jest kryterium dla rządu, dla premiera. Nie może tak być, żeby w normalnym państwie ludzie marzli w zimie. I jeżeli rząd tego egzaminu nie zda, to pewnie ciśnienie na zmiany w tym rządzie będzie ogromne. W związku z czym, jak rozumiem, ten rząd zrobi wszystko, co może, żeby nic złego się nie stało, ale po pierwsze zimno się zacznie za jakiś tydzień pewnie, więc mamy mało czasu do sprawdzenia. Po drugie, są bardzo duże problemy logistyczne, bo to długo płynie statkiem, jeszcze przedtem za późno się zamawiało. To się okazuje, ta jakość nie za bardzo, trzeba odsiewać węgiel większy od mniejszego. Tego większego jest, który się nadaje do palenia w domu. Tłumaczyć, ale, 30%. Ale różnie było to odbierane, to tłumaczenie. Jak pan prezes tłumaczył, że trzeba odsiewać. Odsiewaniu, tak. I mieszaniu, i odsiewaniu. No i... ludzie się chyba pierwszy raz w życiu dowiedzieli, że co jest ciekawe, że taka elektrownia to leci na jakimś byle jakim miale, a dla ludzi porządny kawałek węgla musi być. Tak. Tak, i że tego mało. To pytanie, dlaczego zamówiono taki, co trzeba go odsiewać, a potem trzeba to zawieźć pociągiem. No tak, tylko pan mówi tak, że to jest kryterium dla rządu i egzamin dla rządu. I czy nie jest trochę tak, że rząd chce się właśnie podzielić odpowiedzialnością z samorządami teraz, żeby nie spadło to na rząd? No i tu są dwa punkty. Po pierwsze powiem tak, że jako ostatni naiwny nie bardzo rozumiem, dlaczego rząd sobie nie dał rady z... 2 czy 3 tysiące jest punktów sprzedaży biznesowych węgla. Może to rośnie w ogóle w międzyczasie. Rząd odpowiada, że nie może, bo to są komercyjne punkty i jak im się każe sprzedawać tanio, to, nie, to oni się obrażą i powiedzą, że jesteśmy od biznesu i sprzedajemy tak, jak rynek pozwala. Ale tego nie rozumiem, bo można było zrobić konkurs taki. Proszę bardzo, macie tutaj węgiel, nie obchodzi was cena. Do tego dodajecie 8% na przykład i to was bardzo obchodzi, sprzedajecie po tej cenie. Chcę panu powiedzieć, że też tego nie rozumiem i pytałam o to szefa tej izby sprzedawców i on też nie rozumie. A ja pytałem różnych, dlaczego to zostało różnych polityków. Oni byli gotowi się dogadać w tej sprawie. Tak, ja pytałem różnych polityków i dalej nie rozumiem. Właśnie. Ale dobra, przeszliśmy na samorządy. Jestem zdumiony tym, że chyba 1500, nie pamiętam, tak. Czy tak, samorządów. Z około 3000. Których większość to są burmistrzowie z opozycji, jednak w to wchodzą i po pierwszych zgrzytach i po pierwszych narzekaniach i właśnie mówieniu o tym, dlaczego samorządy, one nigdy się tym nie zajmowały, jednak chcą wziąć w tym udział. Wydaje mi się, że to jak dla mnie zupełnie nieprawdopodobny sukces obu stron. I zawsze się mówiło o tym, że PiS nie znosi samorządów i tak dalej. A tutaj się dogadują w niesłychanie trudnej sprawie, w której tak by się wydawało, że to rząd zwala na samorządy. A tu się okazuje, że się chyba dogadują i że samorządy coś tu pomogą, robiąc rzeczy, którymi nigdy się nie zajmowały. Panie profesorze, czy samorządy zostały trochę postawione pod ścianą i nie miały wyjścia? Czy nie wymyśliły? No, dlaczego tak właśnie jest? Że najpierw większość powiedziała, to nie nasza sprawa, nie zajmujemy się tym. Po prostu rząd tutaj, mówiąc brzydko, wtopił i niech sobie teraz poradzi. A teraz się okazuje, że pojechał Trzaskowski do Morawieckiego, uścisnęli rękę i wszyscy to zobaczyli i... No Warszawa to będzie węgiel sprzedawać. No, no po pierwsze, sytuacja ma miejsce w spolaryzowanym politycznie kraju. To jest po pierwsze i taki jest punkt wyjścia.
spolaryzowany, to znaczy bardzo przeciwstawne są sobie i duża część samorządów i rząd. Po drugie, wydaje mi się jednak, że z czasem samorządowcy, i to jest ukłon duży pod ich stronę, w ich kierunku, zrozumieli, że to jest w interesie mieszkańców. To znaczy w interesie mieszkańców miejscowości, którymi oni zarządzają, albo regionów, którymi oni zarządzają. I w sumie może tak być, że jeżeli rząd tak postawi sprawę, że chce współpracy, a w tym przypadku chce, a samorządy jednak tutaj zawiodą, to będzie problem dla samorządowców, głównie w przypadku, gdyby doszło do problemu. No to wiedzą chyba o tym samorządy, tak? Otóż nie są to właśnie naiwne. Dociera i wydaje mi się, że to stanowisko samorządowców będzie ewoluowało całkowicie w stronę wyjścia naprzeciw rządowi, dlatego że to byłoby samobójcze. Na to wygląda. To byłoby samobójcze, gdyby samorządowcy spowodowali problem nie do rozwiązania. Ale uwaga, w moim przekonaniu głównie problem jest zupełnie gdzie indziej. Po dogadaniu się samorządowców z rządem, że handlujemy, ale dowóz spoza granic Polski, bo ta logistyka. I wydaje mi się, że tu pojawią się pierwsze problemy. No właśnie pan Horbacz z tej Izby Sprzedawców Węgla mówi, że od ustawy i od tego dogadania się węgla nie przybędzie, że węgla brakuje. Otóż to właśnie. Więc ja myślę sobie tak. Nie można sprzedawać czegoś, czego nie ma, niezależnie od tego, czy się jest punktem, samorządem czy rządem. Otóż to. I sytuacja jest trudna, ale z tego powodu, że nikt nie przewidział. Prawdę mówiąc, nikt nie przewidział dlaczego. Wydaje mi się, że to nie jest sprawa polskiego rządu, tylko to jest sprawa rządów w ogóle w Europie, jeżeli chodzi o to. Mianowicie, że nikt nie przewidział takiego obrotu sytuacji w konflikcie rosyjsko, konsekwencji tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, że dojdzie do kryzysu na wielu, wielu innych Niemcy płaszczyznach. Niemcy przewidziały. Wczoraj to sprawdzałam, bo to wyszło w czasie dyskusji. Jak się okazuje, Niemcy, czekając na to, co zrobi Europa i jak wejdą w życie sankcje, kontraktowały wielkie ilości rosyjskiego węgla. A Niemcy są zawsze pragmatyczni. I się zaopatrzyły w ten węgiel. I teraz moralność czy pragmatyzm? Tak, etyka, czy po prostu ma być nam ciepło zimą, Józef Orzeł? No. Tu sobie Niemcy poradziły, a w sprawie gazu okazuje się, że się spóźniły z zamawianiem i nawet my zamówiliśmy, to już najbardziej dziwne, ale i sympatyczne, zamówiliśmy u Norwegów wcześniej gaz, w związku z czym Niemcy już w Norwegii nie mają czego szukać. Więc to chyba różnie w różnych sprawach ta sprawność rządów i zdolność do przewidywania wygląda. Natomiast jest tak, że o ile ja to rozumiem, to jest tak, że na zimną zimę ten węgiel zdąży, że on wolno tam dopływa, że kłopotem jest nie tylko to przepłynięcie zza oceanu, rozładowanie, przesianie, ale potem jest kłopot z koleją, ponieważ są korki i jest mało wagonów, tych węglarek i zobaczymy, jak to pójdzie. Ale ja mam jakiś taki przebłysk intuicji, że pogoda będzie patrzyła na to, co się dzieje i mrozy przyjdą, jak węgiel będzie. Zobaczymy, czy mam intuicję dobrą, ale to nie rozwiązuje głównego problemu. Tego, że rząd nie zdążył przygotować, akcji, ale czego skutkiem jest to, że niepewność wśród ludzi bardzo, bardzo wzrosła i ludzie się boją. Tu mają drogie ceny w sklepie, no właśnie, a tu o tym chcę powiedzieć, nie mają węgla. Cebos ogłosił, bo zbadał to, że jeżeli czegoś się ludzie naprawdę boją i najbardziej, to jest drożyzna. Bo GUS dzisiaj potwierdził ten szybki odczyt na poziomie ponad 17%, ale to jest to 17% na papierze, bo jak ktoś idzie do sklepu, to wie, że jest więcej realnie niż 17. No bo żywność zdrożała bardziej niż inne rzeczy. Dzisiaj poszedł Hołownia do sklepu, kupił ten koszyk słynny prezydenta Dudy i tam wyszło, że ponad 130% wzrosło, panie profesorze. A jeszcze zdanie można. Tak. Hołownia jeszcze okazał litość dla rządu, bo wyszło mu 130, ale mówił o tym, że teraz są mniejsze opakowania, czyli gdyby były takie same, to by nie byłoby, no bo to jest cwaniactwo 130, tylko tak? Byłoby 150 albo 160%. Więc to był łaskaw dla rządu. Czyli pakuje się nam mniejsze gabaryty za większą cenę. W PRL-u też tak było.
No. Pamiętam, jak masło najpierw było 300, potem 250, potem 200. Gramów. No, najgorsze jest skumulowanie. Najgorsze jest skumulowanie się tych wszystkich strachów. Tak? Tak, i strachów, ale i faktów. Suma wszystkich strachów. Tak, suma. Ja się boję tej kumulacji. Dlaczego? W tym pierwszym, wracając do tego, co mówiliśmy poprzednio, rząd troszeczkę szuka współwinnego. No, wychodząc naprzeciw w stronę, no przecież jednak skonfliktowanych z dużą częścią rządu, samorządów. Czyli szuka współwinnego, czyli... Albo współodpowiedzialnego. No tak, właśnie, współodpowiedzialnego. I to z kolei może no, połowa winy padnie na drugą zupełnie stronę. Odpowiedzialności. Odpowiedzialności niech będzie wina. Odpowiedzialność, to, no. Tak, może się daje jej uniknąć, może ale odpowiedzialność, się nie będzie jest, winy, tak. Odpowiedzialność jest. Więc to jest po pierwsze. Ja z drugiej strony samorządy zaczynają dojrzewać właśnie do tego poczucia, że zostają wprowadzeni w tak zwaną uliczkę, bo sytuacja jest niezwykle trudna. To, co pan powiedział, zgadzam się całkowicie, ale ja ciągle myślę sobie, że problemy przyjdą gdzieś w styczniu, lutym, w momencie, kiedy pierwsza faza przyjdzie. I to będą jakie problemy? A to będą problemy z logistyką. Bo wydaje się, że już przyszły. Znaczy z węglem? A ja myślę, że właśnie w styczniu już będzie okej. Okay. Znaczy ten węgiel zdąży przyjechać. Tylko pytanie, co będzie z ludźmi, którzy zmarzą wcześniej? Ale nie. On może przyjedzie. On by musiał przyjechać do kilkudziesięciu krajów. Tak. I o to mi chodzi, że w którymś momencie ta logistyka, bo to przez wszystko nagle. Wszystko... Ale te statki są zamówione. Przecież rząd mówił, że zamówił chyba rząd 12. Mówi dużo rzeczy, nie, tak. Myślę, że tu nie zmyślają. No, zobaczymy. Że zamówili 12 milionów ton węgla, tylko pytanie, jakiej jakości, kiedy przyjdzie, no dobrze, ale, i kiedy dotrze. Ale jak czy siak, to nie jest ten węgiel po niecałe 1000, który był obiecywany tak, kilka miesięcy temu, bo nawet jest. Jeżeli ktoś dostanie 3000 dodatku, to wystarczy na część. Tylko na 3 tony, tak? Ale pamiętajmy jeszcze pamiętajmy o podstawowej sprawie. Podstawowa sprawa to jednak, że późno. Późno zaczęto myśleć o logistyce, o rozwiązaniach i robić. Konkretnych, tak, i o robocie. To z kolei będzie wisiało na rządzie. Rząd, jak zobaczył, zorientował się, podejrzewam, że sprawa może mieć problemy takie i inne, rozszerza odpowiedzialność, prawda? Już nie mówię winę. Tak, ale samorządy idą w to, jak powiedzieliśmy. Albo samorządy zorientowały się z kolei, że to będzie na samorządy w polityce rządu, w propagandzie i tak dalej. Z badań wyszło też, że prawie połowa Polaków oczekuje, że samorządy się też za to wezmą. Ale rzeczywiście. I samorządy zostały postawione w sytuacji, tak prawdę mówiąc, bez wyjścia. Byłyby wtedy one winne, prawda, odpowiedzialne, prawda? One odpowiedzialne głównie, bo rząd powiedział tak, my załatwiliśmy. Macie tu węgiel. Tak, ale nie dostaliście obywatele, ponieważ samorządy, no. Więc ja myślę, że to samorządy zostały w pewnej sytuacji postawione, ale to dobrze. Bo to może być przetrenowanie odejścia od tego, od tej polaryzacji pomiędzy stroną rządową i samorządową. Że Polska nie może być spolaryzowana kosztem Polaków. Ale zaraz, to jest odejście teraz, a jak się okaże, że jest problem, to nie wróci polaryzacja. To nie będzie tak, że się wtedy zacznie awantura, jeżeli się okaże, że jednak nie ma za bardzo czego rozprowadzać. To trzeba odwrócić to. Jeśli teraz samorządy niespodziewanie trochę dla nas wychodzą w stronę współpracy z rządem, to jeśli będą trudności, na przykład gdzieś węgiel nie dojedzie i tak dalej, cena będzie za wysoka, to jest teraz zadanie dla rządu, żeby wtedy nie zwalać odpowiedzialności na samorządy, bo tutaj jest taki dobry spisek o to, żeby razem to rozwiązać. Prawie nigdy się to nie zdarzało, żeby samorządy z rządem coś chciały robić. A przy okazji uchodźców samorządy chciały... Przy okazji... Wtedy w ogóle nie było problemu, bo w ogóle wtedy... Po pierwsze ludzie pomagali, potem pomagały samorządy, potem no tak, i firmy, potem pomagało państwo. Bo były krzyki pod adresem wojewody, tak, że nie pomaga, że na centralnym jest problem i tak dalej, i tak dalej. Były też pretensje, był ale problem. To wszystko jednak utonęło w takiej fali pomocy, nazwijmy to. Ale pamiętajmy. Bo ludzie chcieli pomóc, no więc nie było miejsca na konflikt, bo ludzie w ogóle chcieli pomóc. Tutaj ludzie oczekują pomocy, znaczy tego, że ktoś im sprzeda w miarę tani węgiel i też bardzo bym chciał, żeby rząd z samorządami tutaj nie pobiły się o to i nie pozwalały na siebie odpowiedzialności, bo to jest jedna z niewielu szans, kiedy właśnie ten podzielony kraj robi coś razem. Fajnie byłoby, żeby to się udało. My żyjemy w świecie konfliktu i w sytuacji konfliktowej. Pamiętajmy, że to będzie przed samymi wyborami, tuż przed kampanią wyborczą. I w moim przekonaniu
na początku przyszłego roku ten konflikt odżyje, bo ja jestem przekonany, że logistycznie sprawa nie zostanie dobrze rozegrana, nie dlatego, że ktoś nie potrafi. Po prostu okoliczności będą takie, że za przerosną. Dużo tego, tak? Przerosną. A ja wierzę, że się uda. A ponieważ sytuacja będzie przedwyborcza, w związku z tym ten konflikt odżyje, bo no cóż, jedna i druga strona podda się jednocześnie osądowi. Nie, ktoś będzie musiał być winny. Opozycja, która dominuje albo nawzajem. No tak, oczywiście, ale opozycja, która dominuje w samorządach, no skieruje sprawę przeciwko rządowi, rząd z kolei przeciwko samorządom. Więc ja bardzo się boję tego, że w tej chwili to wygląda bardzo ładnie, ja się bardzo cieszę. A czy nie jest jeszcze tak, że przy okazji się skłócą samorządy? Tak, bo one są podzielone. Te, które właśnie też są podzielone, bo jedne mówią my zrobimy, drugie mówią my nie zrobimy i niekoniecznie linia podziału idzie politycznie, czyli opozycja PiS, tylko to po prostu trochę poszło w jeszcze właśnie. Są takie, co nie są w stanie w ogóle wziąć w tej akcji udział, na przykład te samorządy najmniejsze, wiejskie i tak dalej. Mhm. Pytanie, kto za nie. Ale jest na przykład pokazywaliśmy dzisiaj Rybnik, gdzie pani rzeczniczka urzędu miasta mówi, mamy wokoło 4 kopalnie, górnicy idą codziennie do pracy, tylko węgla nie widać. I nie wchodzą w to. Rybnik. Dziwne, bo no tak, oni nie mają problemu. Ale na przykład Jastrzębska Spółka Węglowa zaczęła sprzedawać węgiel koksujący. On nie jest dla wszystkich, ale dla... Ciekawe, ktoś dzwoni z poradą. Z interwencją. Albo ze sprzeciwem właśnie. To profesorowie tak mają, że nie umieją wyciszyć telefonu. Nie umieją, właśnie. To... W programie na żywo to się nie takie rzeczy dzieje. Ale Jarko A skończę. Jastrzębska Spółka Węglowa sprzedaje węgiel koksujący i po pierwsze sprzedaje go taniej niż ten tam zwykły węgiel, a on jest ciekawszy, tylko nie do wszystkich pieców. I popyt się zmniejsza, to znaczy nie ustawiają się wcale kolejki. Mhm, ale to jeszcze tylko na koniec powiem, że jest też hitem węgiel brunatny, który jest bardzo szkodliwy, a prezes powiedział, że palą i nie umierają tam w tym rogu, gdzie są trzy granice. I jest przerażenie w szeregach ekologów, że nie można tak mówić w roku 2022, nawet jeśli wycofało się ten zakaz. Ale Niemcy też produkują węgla brunatnego dużo więcej niż my. Teraz ja, jednak... tak, tylko palą chyba w elektrowniach, tak? Ja bym to spuentował w ten sposób. Nie wiem, co palą w domach. Na tym, tej zimy wyjdzie niekorzystny dla wszelkich demokracji i społeczności narodowych także konfliktogenny podział polityczny w kraju w trudnych sytuacjach, obiektywnie trudnych sytuacjach. Nie tylko w naszym kraju. Ja rozumiem, nie, ja to nie mówię, że to tylko dotyczy to naszego problem kraju. Europejski. To powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski, że w każdej demokracji konfliktogenność, polaryzacja polityczna jest zagrożeniem w sytuacjach trudnych, takich jak niespodziewanych, jak w tej chwili. Przy epidemii się udało? Tak. A to przy wojnie nagle przerasta to. Otóż to właśnie. Czyli powinniśmy się uczyć na tym małym obrazku, ale on jest duży, wbrew pozorom, że musimy odejść tu w Polsce od polaryzacji politycznej, ponieważ to nie jest zgodne z interesem. Chyba niemożliwe w roku wyborczym, panie profesorze, ja który się na za chwilę zacznie. Na tym polega, jak odejść od polaryzacji, jak się będziemy bili, kto wygra. Ale wskazówka pana profesora jest słuszna, a to, że się nie da jej zrealizować, to inna fatalizm sprawa. Polityczny, fatalizm sytuacji pojawi się właśnie wtedy, że nie potrafimy być może być fundamentem demokracji liberalnych. Kiedyś się zastanawialiśmy z kolegami, czy istnieją jakiekolwiek problemy, które stanowisko rządu i opozycji będzie wspólne. Andrzej Nowak, profesor, historyk, kiedyś rozmawiał tam z tym drugą stroną, bo on bardzo lubi, wrócił taki smutny i powiedział, chyba nie ma nic wspólnego. Otóż teraz wspólne jest to dobro bezpieczeństwa państwa. Ja myślę, że dobrze byłoby, żeby politycy i samorządowcy o tym sobie pomyśleli. Znaczy każdy będzie zapewniał, że zależy mu najbardziej na bezpieczeństwie, ale kraj i na dobru, jeden. Tylko że rozumiem, że recepty będą tak różne. No, pytanie, co ludzie przeczytają w tych receptach. Za chwilę politycy będą mieli okazję o tym powiedzieć. Profesor Kazimierz Kik, Józef Orzeł, dziękuję panom bardzo. Dziękujemy pani bardzo. O inflacji materiał krótki, zobaczcie państwo, bo to się rzekło, że 17,2 GUS to potwierdził. Państwo to też wiedzą, chodząc do sklepu, więc zobaczmy i za moment politycy w studiu.
Dziękuję. 134% większy rachunek w sklepie za podstawowe spożywcze produkty. Mogą wam mówić, co chcą, ale to jest dowód w sprawie. Ceny surowców, szanowni państwo, dla mnie jako ekonomisty są teraz decydujące. To tu są przyczyny tej sytuacji i niepewności co do tego, jak będzie z inflacją. Jak się wydawało 200, to teraz trzeba zapłacić 400 za zakupy. Każda dostawa to są wyższe ceny. No i tak się zastanawiam, no dokąd to tak będzie trwało. Zima będzie straszna. W przyszłym roku prawdopodobnie będziemy mieli recesję w polskiej gospodarce i ta recesja, podejrzewam, że powstrzyma przynajmniej częściowo podwyżki cen. No tylko, że kosztem wyższego bezrobocia. Rok 2023 będzie rokiem spadku inflacji, a rok 2024 i stabilizacji w okolicach celu inflacyjnego. Prognozy profesjonalnych analityków na 2024 rok wskazują średnioroczną inflację powyżej 5%, więc daleko od celu. I jesteśmy już z politykami w studiu. Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Jan Strzeżek, Porozumienie. Dobry wieczór. Wieczór. Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobrze, to jak pan widział ten koszyk prezydenta Dudy dzisiaj w rękach Szymona Hołowni i podwyżkę na tym koszyku? No teraz. Aha. Jeszcze raz puścimy. Dobra, 134% podrożały te zakupy, które prezydent robił w kampanii. I teraz. Ja powiem szczerze, że codziennie robię. Nie 17,2. Codziennie robię zakupy w swoim domu, więc wiem, że wszystko drożeje i widzę to, jak drożeje. I... Jest pan spokojny? No nie mogę powiedzieć, że jestem spokojny, jestem zaniepokojony, bo jak widzę, że produkty spożywcze rosną, to i tak samo dla całej mojej rodziny. Mam trójkę dzieci, a jedno bardzo małe, więc kupujemy takie specjalne mleko dla alergików. Mhm. Na szczęście ono jest na receptę, więc tu jest lepiej. Więc oczywiście jestem zaniepokojony, no ale wiem, że też taka sytuacja jest w innych częściach Europy i świata i też to widziałem, że w innych miejscach jest jeszcze drożej. Natomiast staramy sobie się jakoś radzić, jeszcze jedno na dobitkę w takim razie. Donald Tusk o panu Glapińskim, bo chcę zapytać, czy on pomaga, czy może niekoniecznie i czy konflikt w Radzie Polityki Pieniężnej też pomaga, czy jednak przeszkadza, bo ceny są czymś, na co patrzymy chyba najbardziej w tych dniach. Posłuchajmy. Mój pogląd na temat Glapińskiego znacie. Jak on zostawał pierwszy raz prezesem Narodowego Banku Polskiego, to powiedziałem wówczas w telewizji, że ja bym nie dał mu szkolnej kasy oszczędności. Bo ja go znam od lat 90. Większość członków Rady Polityki Pieniężnej, Glapiński, oni są niezależni, ale nie od rządu, tylko od czegoś zupełnie innego. Nie chcę nikogo obrażać, ale sprawiają na mnie wrażenie rzeczywiście niezależnych od... Tak, od rozumu w sumie, no co ja będę. No dobrze, mówi Donald Tusk, że nie powierzyłby szkolnej kasy oszczędności panu Glapińskiemu, bo pan ma takie poczucie, że Sternik jest z pewną ręką w tej chwili, w tych trudnych czasach? Powiem szczerze, nie będę oceniał pana profesora Glapińskiego, bo nie mam takich kompetencji. Ale po efektach ich poznacie, po owocach, czy nie? Może po owocach ich poznacie, natomiast nie mam takich kompetencji, żeby oceniać profesora ekonomii. Mogę tylko mówić, czy te działania, które są, będą oceniane przez Polaków lepiej czy gorzej. Jak widzimy, inflacja w dalszym ciągu rośnie, a na pewno spór, o którym pani powiedziała w Radzie Polityki Pieniężnej, nikomu nie robi dobrze i myślę, że to wszyscy się wypowiadają na ten temat, że lepiej, gdyby takiego sporu nie było. Mi to jest troszeczkę niezręcznie, dlatego że kolega profesor Litwiniuk jest z mojego powiatu, znamy się osobiście. No, i to od wielu lat i wiem, że to jest człowiek... A tu prokurator bardzo, za rogiem, tak? Wiem, że to jest człowiek bardzo spokojny i zazwyczaj bardzo stara się być koncyliacyjny w swoich rozmowach, więc mam nadzieję, że jeżeli tam chodzi o regulamin, to panowie zmienią i panie zmienią sobie ten regulamin, dostosują do takiego funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej, żeby nikt nie miał do nikogo ale. Panie pośle, prokuratorem. Ja słyszałem te wypowiedzi, jedni z prokuratorem, drudzy sądem, że jak nie, to pójdziemy do sądu. Więc ja mam nadzieję dla polskiego
złotego i dla wszystkich Polaków chyba najlepsze by było, żeby te spory się zakończyły i żeby panowie w końcu poszli tak zwany rozum do głowy i zakończyli. Donald Tusk też przed chwilą właśnie o tym, że są daleko od rozumu, Jan Strzeżek. No, fakty są takie, że moje pieniądze, pieniądze pana posła, pieniądze pani redaktor, pieniądze przede wszystkim was, naszych widzów, z dnia na dzień są coraz mniej warte. To znaczy, mając tyle samo na koncie, każdy z nas ma coraz de facto mniej pieniędzy, coraz mniej może za nie kupić. Jak sprzed Donalda Tuska, który mówi, że nie powierzyłby prezesowi Glapińskiemu nawet szkolnych pieniędzy, to ja mam takie pytanie do pana posła. Czy widząc, co robi pan prezes Glapiński, tak, nie radzi sobie, obiektywnie, dałby mu pan swoje pieniądze, żeby nimi zarządzał? Na pewno nie dałbym pieniędzy panu Rostowskiemu, bo już raz zarządzał moimi pieniędzmi, więc pan Donald Tusk najpierw... To nie jest odpowiedź, panie pośle. Ja wiem, to znaczy, ale panie pośle, ja zachęcam, weźcie sobie lustro i wtedy będziecie odpowiadać. To było retoryczne pytanie, bo dobrze wiem, żeby pan nie dał panu prezesowi Glapińskiemu, bo szkoda forsy. Głosowałem jednak za tym, żeby został tym szefem. Ja wiem, że pan głosował, nie miał pan też specjalnie wyjścia. Nie wiem, jak pan głosował. Nie miał pan specjalnie wyjścia, żeby nie głosować, no bo to dobrze wszyscy pamiętamy. To też jest, moją drogą, ciekawa anegdotka, jeżeli pani redaktor oczywiście pozwoli. Króciutka anegdotka, dlatego że przed głosowaniem o tym, czy pan prezes Glapiński powinien dalej być prezesem NBP, było takie ciśnienie, takie oferty były składane wszystkim posłom opozycji, żeby na pewno, albo żeby nie przyszli, bo jak nie przyjdzie, wtedy się obniża próg i wtedy łatwiej wybrać. Jakie to były oferty? Albo można było kogoś tam zatrudnić w NBP-ie, albo może niektóre, już pod koniec, to były takie oferty, że delegaturę można było wziąć. Własną delegaturę mieć. A co panu zaproponowano? Ale delegaturę banku, tak? Oczywiście, że tak, żeby móc wskazać człowieka. Tak, by były takie oferty? Wiem, że są delegatury, mnie nikt nie oferował. A nie myślałam, że pan miał jakąś ofertę. Ja mogę tylko jedną puentę do tej anegdotki? No. A komu były zaproponowane i kiedy? Nawet no bo fajnie opowiadać to, ale komu? Wielokrotnie. No, imię, nazwisko tego posła, który był tak korumpowany. Dobrze pan wie, panie pośle, tak, o jednym pośle stosunkowo niedużego klubu. Proszę powiedzieć. Jeżeli ta osoba zresztą mówi o tym, jeżeli mówi o tym publicznie, to wrzucę na Twittera. Pewnie. Jeżeli nie, to nie będę zdradzał tego nazwiska. No ale każdy, no zdaje pan sobie sprawę z tego, że takie oferty ja były. Dobrze pan wie, panie pośle, co się robi, żeby zbudować 231. Szanowny panie pośle, to wy byliście tą mniejszą częścią tej dużej koalicji, więc być może jakieś targi, żeście próbowaliście robić, natomiast mi tego nie proponował. Jakie pieniądze by pan powierzył Adamowi Glapińskiemu? Nie, ja Adamowi Glapińskiemu bym nie powierzył żadnych pieniędzy i na niego nie głosowałem, ale trzeba powiedzieć sobie uczciwie. Pan prezes Glapiński od dłuższego czasu gdzieś mieści się pomiędzy szamanizmem takim ekonomicznym, a z drugiej strony takim stand-upem kabaretowym, bo jego konferencje prasowe już urastają do rangi takiego pośmiewiska. A jeśli cofnęlibyśmy się w cytatach prezesa Glapińskiego w kolejnych miesiącach, co opowiadał, miało nie być żadnej inflacji, wszystko miało być spokojnie, to ta opozycja niepotrzebnie wszczyna panikę. Potem słynna konferencja, na której opowiadał, że w 2023 roku to ta inflacja będzie rzędu 6, 9, może 12, a może 9. Dzisiaj mamy 17,2. Prawdopodobnie do końca roku przekroczymy 20%. No to naprawdę z takiej prędkości wzrostu inflacji nie da się wyhamować niczego w szybkim tempie. Ale to, od czego pani zaczęła. Znaczy, Polaków interesuje, ile będzie wynosiła ich rata kredytowa, ile będą mieli pieniędzy na bieżące życie. Jeżeli dzisiaj 10 jajek w sklepie kosztuje prawie 8 zł, a półtora roku temu kosztowały 4 zł, no to są rzeczy, które takie kwoty nie przyrastają Polakom w portfelach. I to też nie jest 17%, tylko to jest no więcej. To nie jest, bo wiadomo, że żywność akurat drożeje najwięcej. Statystycznie koni jeździec mają po 3 nogi. No to jest właśnie konsekwencja tej statystyki GUS-u, która nie odzwierciedla naszego realnego odczucia, gdzie idziemy do sklepu i chleb kosztuje prawie 8 zł. No ja nie kupuję chleba za bardzo, ale wiem, że takie mniej więcej ceny. Więc kłopot jest taki, że rządzący czarowali. Zachowali się jak taki student, który przez całe półrocze olewa naukę, a potem na 5 minut przed salą egzaminacyjną mówi, no co tu zrobić? No kurczę, no nie udało się. Nie uczyć i zdać egzaminu, wiadomo, że będzie klapa. I tak się dzisiaj zachowuje rząd, tylko gdyby to było tak jak przy studencie, że sam student ponosi tego konsekwencje,
konsekwencje i ma warunek, albo go wyrzucają ze studiów, to jest jedno, ale to problem polega na tym, że 30 parę milionów Polaków ponosi konsekwencje takiego obijającego się studenta przez cały semestr. Panie pośle, czy pan się nie obawia, że właśnie profesor Glapiński, za którym państwo tak obstawali, stanie się twarzą takiej inflacji, która rośnie i która bardzo wielu ekspertów jest zgodnych co do tego, że na początku roku wejdziemy w ponad 20%? Być może wejdziemy, panie redaktor. No ja, tak jak i co, i luzik w takim tak razie? Jak powiedziałem, nie wiem, jaki luzik pan widzi, natomiast ja nie widzę żadnego luziku. Natomiast, panie redaktor, ja nie będę tutaj komentarzu jakiegoś swojego oddawał, dlatego że to pan prezes Glapiński i Rada Polityki Pieniężnej jest niezależnym organem, który to kształtuje, prawda? Podwyżkę stóp, czy obniżkę stóp, czy walkę z inflacją. Przecież jasno mamy to napisane w Konstytucji. W Konstytucji mamy to napisane, natomiast... Niezależną instytucją, dlatego ja jako poseł, jako przedstawiciel polskiego parlamentu nie będę komentował decyzji pana prezesa Glapińskiego. Mhm. Jan Strzeżek się bardzo wyrywa. To znaczy, nie ukrywam, że to była taka brawurowa szarża z tym powiedzeniem, że pan prezes Glapiński jest niezależny. Ja mam wrażenie, że ta niezależność prezesa Glapińskiego skończyła się w momencie, kiedy służbowym samochodem pędził na Nowogrodzką do siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, żeby przekonywać tam kierownictwo partii do tego, żeby uzyskać rekomendacje przed Sejmem. Pamięta pan dobrze taką sytuację? Gdyby to była taka sytuacja, że Adam Glapiński zaprasza przedstawicieli wszystkich partii, chce z nimi porozmawiać, chce ich przekonać do swojej wizji i przekonać nie tylko jedno środowisko, tylko przekonać wszystkie i robi to w siedzibie banku, to byłoby okej. Okay. Ale jeżdżenie do wicepremiera, do siedziby partii po to, żeby uzyskać rekomendacje jednej partii, partii, na której mu najbardziej zależy, a potem przeprowadzać cały szereg operacji po to, żeby na pewno uzbierać te 231 głosów, bo dobrze wiemy, że nawet w PiS-ie jest spory opór, żeby był spory opór, żeby prezesa Glapińskiego powołać, no to gdzie ta niezależność? A chcę dopytać jeszcze, pan chce odpowiedzieć. Pan mówi o niezależności prezesa Glapińskiego, więc ja mogę tylko odpowiedzieć, że to jaka była niezależność pana Gowina, który głosował i się nie cieszył? No to jest dokładnie takie opowieści, które pan dzisiaj tutaj wtrąca. Ja byłem na tym klubie, pani redaktor, widziałem tą wypowiedź pana Glapińskiego i jasno to było powiedziane przez pana marszałka Terleckiego, że my zaprosiliśmy pana Glapińskiego jako kandydata na ten klub i on przyjechał. Bardzo proszę, każdy klub mógł zaprosić. Ja nie wiem, czy ze strony Platformy Obywatelskiej taka oferta była, żeby pan Glapiński się pojawił na waszym klubie. Tego nie wiem, nie chcę tego komentować, natomiast my zaprosiliśmy. No tak, ale już abstrahując od dyskusji, która się przytoczyła o zaszczycie niezależności. Rozumiem też, że była podjęta uchwała klubu PiSu o tym, że Adam Glapiński jest najlepszy. Wracam do tego, że mamy ponad 17% inflacji jednak. Dwa komentarze do tego, bo jedna rzecz to jest taka, że co powinniśmy dzisiaj zrobić, co można dzisiaj zrobić, bo to jest tak naprawdę to Polaków interesuje, bo to, czy będziemy teraz odkurzać, czy Glapiński to dobry, odkurzać całą drogę prezesa Glapińskiego na tej funkcji, to nic nam nie da. I druga rzecz to jest kwestia tego, że po 30 latach Rada Polityki Pieniężnej, która do tej pory była takim organem, gdzie jednak ekonomiści, nawet jak się ścierali, to byli jacyś tam jastrzębie i nie jastrzębie, to jednak to było spokojne, to nie skakali sobie do gardeł. Znaczy dzisiaj tak ta sytuacja jest wyeskalowana, gdzie widać, że tak jakby dwa różne światy są również w świecie ekonomii i to jest bardzo źle. A co można zrobić, żeby skutki tej inflacji, bo ta inflacja będzie szalała i będzie ją coraz trudniej zahamować. I te decyzje Rady Polityki Pieniężnej o niepodnoszeniu kolejnych stóp procentowych, rozumiem, że mają dać podstawę rządowi, żeby powiedzieć, że nie ma paniki, bo przecież zobaczcie, Rada Polityki Pieniężnej nie podnosi stóp, ale wszyscy eksperci dzisiaj mówią, że niepodniesienie tych stóp procentowych oznacza, że ta inflacja jeszcze bardziej będzie szalała, bo jakie są, jaki jest skutek podnoszenia stóp procentowych, że obniża się presja brania kredytów, czyli też życia ponad tego, ale to obawiam się, że dalej to się będzie działo, bo jeśli nie ma obniżenia, nie ma podwyższenia stóp procentowych, to że tak powiem druga rzecz, którą chciałem powiedzieć. Znaczy tak naprawdę jedyną receptą na dzień dzisiejszy to jest po prostu bardzo szybki rozwój gospodarczy, ściągnięcie pieniędzy do Polski, odblokowanie KPO. I o to chcę zapytać, ale widzi pan właśnie, bo Donald Tusk powiedział, że gdyby miał na coś wpływ,
gdyby był u władzy, to jest w stanie załatwić pieniądze z KPO z dnia na dzień. A to dzisiaj powiedział? Dzisiaj to powiedział w Inowrocławiu. I niech pan powie, no to, na ile to jest prawdziwa deklaracja. To jest, dość proste. Przecież dokładnie wiemy, dokładnie wiemy, czego Komisja Europejska od nas oczekuje po to, żeby uruchomić KPO. I świadomie Prawo i Sprawiedliwość tego nie chce zrobić. To znaczy łamana jest praworządność i kolejne wyroki, kolejne decyzje w sądach wobec niewinnych względem Zbigniewa Ziobry sędziów pokazują, że tu żadnej praworządności nie ma, że wszystko jest na telefon. Ale jeszcze raz wracam do jednej rzeczy. Potrzebny jest napływ pieniądza. Ten napływ pieniądza może być albo dzięki KPO, albo może być szybki wzrost gospodarczy, czyli znowu ściągnięcie inwestycji zagranicznych. Ja wracam z Sopotu, z Forum Nowych Idei, organizowanych przez Konfederację Lewiatan. Dużo firm zagranicznych, czy Polaków, którzy pracują w tych firmach, mówią tak. Nasi szefowie nie bardzo chcą inwestować w Polsce, bo oni nie wiedzą, kiedy znowu rządowi przyjdzie pomysł, że w przyszłym tygodniu zmienia kolejne prawo. Na razie będziemy repolonizować, a poprzednio wiedzą, pani redaktor, problem polega na tym. Plan Morawieckiego mówił o ponad 20% w stosunku do PKB inwestycji zagranicznych w Polsce. Dzisiaj jest poniżej 15%. Chcę dać odpowiedzieć jeszcze. Czemu panowie się tak państwo upierają w tym? Sędzia Gąciarek, nie przywrócony pani redaktor, my już o KPO tutaj mówimy za każdym razem, gdy jesteśmy, w programie. I za każdym razem każdy ma dokładnie ten sam pogląd. Ja cały czas uważam, że wszystko jest spełnione i te odblokowanie pieniędzy w KPO absolutnie powinno nastąpić. Zresztą rząd mówi o tym, że wyślę wniosek i te pieniądze wtedy będzie sprawdzam, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Natomiast jedną rzecz, zgadzam się z panem Poncyliuszem, inwestycje wewnętrzne mogą nas uratować z tego zamkniętego kręgu i to jest co co odpowie Donaldowi Tuskowi, który mówi, ja ściągnę te pieniądze z dnia na dzień. Odpowiem panu Donaldowi Tuskowi, że absolutnie potwierdza tezę, którą już kilka miesięcy temu żeśmy powiedzieli, że to jest wszystko ustawione i absolutnie jest to, tak jak pan powiedział. Ja żartowałem, a pan mówi serio. Ja mówię to absolutnie serio, bo nie da się czegoś formalnie powiedzieć, że z dnia na dzień to odblokuje. To znaczy, że to jest tak ustawione, że na dotknięcie czarodziejskiej różdżki Donald Tusk premierem pieniądze z KPO wracają. A chciałem jedną rzecz Donald powiedzieć. Tusk dzisiaj wróci praworządność 5 miliardów, oczywiście, z dnia na dzień. Nie wiecie, co to jest, nawet nie macie definicji. 5 miliardów złotych dzisiaj przeznaczyliśmy na inwestycje do specjalnych stref ekonomicznych, do właśnie inwestycji zagranicznych, które powstają w Polsce. Przeznaczamy setki miliardów złotych właśnie na rynek. I jedną rzecz, jedno pytanie tylko do pana posła Poncyliusza. Pan poseł Poncyliusz powiedział jedną rzecz, że podwyższamy stopy procentowe. Tylko panie pośle, do jakiego poziomu? Teraz nie podwyższamy. Do jakiego poziomu? Bo to jest to. Bo niektórzy eksperci właśnie mówią, że równe niż jak inflacja. I to by zabiło totalnie Polaków. Zależy jaka będzie. No właśnie tu eksperci też nie są zgodni. Jan Strzeszek przed przerwą o tych pieniądzach z KPO załatwionych z dnia na dzień. Bo jest ustawka, tak? Tuska z Brukselą. Nie no, to znaczy ja mówiąc szczerze, tak trochę zasuflowałem panu posłowi. Zażartowałem, że to spisek pan poseł wziął to serio. Wolałbym, żeby też nie muszę po panu powtarzać. Problem jest jednak taki, że rzeczywiście o tyle się zgadzam z Donaldem Tuskiem, że to stosunkowo proste do odblokowania. To znaczy, gdyby rzeczywiście została zlikwidowana izba dyscyplinarna, gdyby rzeczywiście te wszystkie oczekiwania Brukseli, które nie są specjalnie wymagające, zostałyby spełnione, to do państwa powiatów, do państwa miejscowości, do Łomży, do Grójca, do Radomia, do wielu innych miast, pieniądze by trafiły. Panie rzeczniku, od kiedy porozumienie to wie? Ale my tu mówimy, pani redaktor. Kiedy zostało wyrzucone z koalicji? Jeszcze gdy byliśmy w koalicji rządowej, grudzień 2020 roku, nie wiem, czy pani pamięta, to właśnie Jarosław Gowin, który poleciał do Brukseli, jednego dnia spotkał się z 6 komisarzami, doprowadził do tego, że, pamięta pani tą sytuację, no wytal tak, do śmierci. Ja pamiętam, że wszystkie kwestie związane z sądownictwem państwo głosowali razem z Prawem Sprawiedliwości. Ale to też można spokojnie znaleźć, ale także, także w tym studiu mówiłem, gdy byliśmy członkiem koalicji rządowej, że trzeba dogadać się z Brukselą. A przed przerwą jeszcze posłuchajmy króciutko, jak Donald Tusk zaprasza Jarosława Kaczyńskiego na zakupy do pewnych sklepów, bo panowie mówią inwestycje zagraniczne, a tu się szykuje polonizacja w ogóle, więc posłuchajmy. W tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że te sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione właśnie od jednego z funduszy amerykańskich, a ten sam fundusz jest właścicielem Żabki i Żabka, no wiecie państwo przecież na pewno wszyscy, co to jest Żabka, te sklepy Żabki, no też być może zostaną odkupione. Panie prezesie, drogi Jarosławie, ja mam taką propozycję, ja jestem do dyspozycji. Chodźmy do Żabki, pierw zrób chociaż raz zakupy w Żabce. Zanim kupisz Żabkę, kup coś w Żabce. Zobaczysz, jak wygląda życie, zobaczysz, jak ludzie kupują i odliczają każdy grosik, żeby starczyło. I może
przestaniesz wmawiać wszystkim w koło, że prawdziwym problemem Polski jest to, że Polacy mają dzisiaj za dużo pieniędzy. Tydzień, ale tanio! W Biedronce do soboty! Napój Tymbark 1,75 litra, tylko 2,59 za butelkę przy zakupie dwóch. A wszystkie paczkowane wędliny w plastrach Kraina Wędlin 3 plus 1 gratis. Ale tydzień, ale tanio! Biedronka! Wejdź do świata jakości i wygrywaj! W nowej promocji Ferrero Rocher czeka nowoczesne, hybrydowe Volvo XC60 i 500 czeków Blik o wartości 500 zł. Więcej na loteriaferrerorocher.pl. No, co zbieramy? Chłopaki nie płaczą, ale mogą płacić mniej. Unika. Dołącz pakiet OC już od 321 zł. Unika. Żyjmy razem. Lepiej. A co to ma być? Taki wafelek. Nie zna pan profesor? Każdy ma swoje grzeszki. Grzeszki. Nowe kuszą. Ale to już sprzątane było. O, zobaczcie Haribo. Te pomarańczkowe są przyowackowe. Smaczenią się i mięciu się misie. Zielone dla mnie. Mniam. Smakaności dla dzieci i dorosłych. Sięga tam, gdzie nikt nie dotrze. Pod meblami sprząta dobrze. Sprzątaj bez wysiłku Like a Bosch z nowym odkurzaczem Unlimited 7. Mocny i poręczny. From Bosch. Znalazłam dla niego idealną ochronę. Emulsja do kąpieli Emolium od pierwszego dnia życia. Tworzy barierę ochronną i zapobiega podrażnieniom. Emolium numer jeden wśród mam i pediatrów. A dla starszych dzieci Emolium 3 w jednym do kąpieli. Ciągaj Tymbark, ciągaj mus. Tymbark owoc, Tymbark mus. Chcesz warzywa, łap za mus. Ciągaj Tymbark, ciągaj mus. Tymbark zboża, Tymbark mus. Chcesz energii, łap za mus. Mus energia, Tymbark. Musy Tymbark, wciągnij wszystkie. Mega okazje w Rossmanie przebiją wszystko. Na przykład farba do włosów L'Oreal Paris 12 zł mniej. Tabletki do czyszczenia z mywarki Somat tylko 9,99. A balsam do ciała Altera z Biolavendą 30% taniej. Mega przebija wszystko. Uśmiech dzieci to skarb. Dołącz do 10. jubileuszowej akcji Dziel się uśmiechem. 1% ze sprzedaży gum Orbit przeznaczamy na materiały edukacyjne i lekcje w szkołach. Żuj Orbit dla zdrowych i czystych zębów. Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lewego, czy prawego. Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lewego, czy prawego. Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. To już 10 lat Kika w Polsce. My świętujemy, ty oszczędzasz dzięki naszym jubileuszowym hitom. Na przykład dziecięce koszulki z długim rękawem za jedyne 15 zł. Lub dziecięce spodnie dresowe za jedyne 20 zł. Tylko do wyczerpania zapasów. KiK. Twoja top marka 2022. KiK. Cena mówi sama za siebie. Gdyby szkolne przedstawienia wyglądały tak, Airwaves nie byłby potrzebny. Ale bywa inaczej. Dlatego doładuj się mentolowym odświeżeniem. Airwaves. Odśwież swój umysł, nie tylko swój oddech. Amol pomaga mi na bóle mięśni. Mi raczej na niestrawność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Masz plan. Na szczęście masz plan. Niska rata, nie wzrośnie. Czas powiedzieć to głośnie. Provident. Wierzymy w twój plan. RRSO 19,75%. Całkowita kwota do zapłaty 6000 zł. Ból. Chcę przejąć nad tobą kontrolę. Czasami bardzo mocno. Nagle. I zaciekle. Czy naprawdę pozwolisz, by ból tobą rządził? To ty decydujesz. Bierzesz Ibuprom Ultra Max. Tabletkę z najsilniejszą dawką ibuprofenu, która usuwa ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Spróbuj teraz Ibuprom Effect. Żel na ból od Ibuprom. Dziękuję, że dbasz o moje zdrowie.
Kaszel ginie, poflega minie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Na ten duszący kaszel i na ten mokry. Bronchosol działa na każdy rodzaj kaszlu, na każdym etapie infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Sięgnij po Bronchosol. Czy wiesz, że moc odtłuszczacza Melio jest niepokonana wszędzie? Melio tutaj, Melio tam i tu też, ponieważ wszędzie, znaczy naprawdę wszędzie. Melio, niepokonany, wszędzie. Psi Patrol rusza do akcji. Wow, to by nam się ratunkował? Pobierzcie aplikację Applejdu i patrzcie, jak wasze dzieci ratują świat razem z ich ukochanymi pieskami. Kinder Niespodzianka, jesteście ciekawi? Smartfon za 10 zł miesięcznie? Tak, w Media Expert. Dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj, ile płacisz. W elastycznych ratach 0% smartfony już za 10 zł miesięcznie. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A52s. Poczwórny aparat, ekran Super AMOLED 6,5 cala. Długi czas pracy baterii, teraz taniej o 400 zł. A w ratach 0% już za niecałe 27 zł miesięcznie. Bo w Media Expert taniej masz. Paulina planuje zakupy. Dzięki temu nie kupi zbyt dużo produktów. Przemek dobrze przechowuje i żywność jest dłużej świeża. Przemek kontroluje też, co zjeść w pierwszej kolejności. Pola przetwarza. Wzięła resztki warzyw z lodówki i robi z nich zupę. Mama Poldka robi za dużo kanapek. Na szczęście Poldek umie się podzielić. Stosuj zasadę 4P. Planuj, przechowuj, przetwarzaj, podziel się. Nie marnuj żywności. Dobrze, to chciałam zapytać, bo od tego wyszliśmy przed przerwą, czy prezes da się namówić i pójdzie na zakupy z Donaldem Tuskiem do jednego czy innego sklepu, żeby, jeszcze wrócę do tego cytatu, nauczyć się życia i wiedzieć, o czym mówi w ogóle. Myślę, że absolutnie bez żadnego problemu pan prezes mógłby pójść z Donaldem Tuskiem. Pod rękę na zakupy? Nie pod rękę, bo pan prezes jest bardziej konserwatywny niż Donald Tusk, więc nie będzie z nim chodził pod rękę. Natomiast pójść do Żabki różnie i mówią. Zrobić zakupy. Natomiast, panie pośle, natomiast myślę, że nic by nie kupili. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tam cygari, nie ma tam super dobrego wina, które lubi pan Tusk, więc nie wiem, co pan Tusk by sobie chciał tam zakupić i jakiego życia chciałby nauczyć pana prezesa, być może tego kawiarowego życia z Brukseli. A tak? Pan, ale nie wiem, tak, czy to by się to udało. Odczytał, ale tak to chodziło o to, żeby pan prezes coś kupił i porównał na przykład ten koszyk też zakupowy, bo był kiedyś na zakupach i mógłby też porównać. No, myślę, że na pewno, ale... Mówię kiedyś z kamerami. Ale myślę, że pan Tusk bardziej by mógł ten koszyk porównać, ale w Brukseli pewnie są inne ceny. Aha, panie pośle, jak pan na to odpowie? Znaczy, jeśli dalej pozwolimy PiS-owi rządzić w Polsce, to za chwilę paczka wędliny w Żabce będzie wartości kawioru astrachańskiego. Tego się najbardziej boję, bo myślę, że Polacy sobie zdają sprawę, że ceny rosną niebotycznie i nie ma tak naprawdę za bardzo na to żadnej recepty, bo cała hultajska polityka Prawa i Sprawiedliwości, rozdawnictwa pieniędzy, zaciągania kolejnych długów. Ja przypominam, że w tym roku, w 2023 roku, w budżecie 600 miliardowym, 66 miliardów to będzie zapłacenie odsetek od tego, jak kraj jest zadłużony. I to przyrasta w tej chwili dramatycznie. Możliwe, że nawet to nie wystarczy. Bo też nie wiadomo, jak te długi kształtują się w związku z pieniędzmi, które poza budżetem zostały wyemitowane. Ale to wszystko ma potem przełożenie na to, ile kosztuje przysłowiowa szynka czy biały ser w przysłowiowej Żabce. Ja rozumiem, ale jest oczywiście dowcip, pani redaktor, wczoraj w Sopocie żartowali sobie a propos pomysłu Jarosława Kaczyńskiego w Żabce na Europejskim Forum Nowych Idei i mówią, że jak PiS kupi Żabkę, to potem RCB będzie rozsyłał SMS-y z informacją, że jest właśnie promocja na wodę sodową w Żabce, więc to się wszystko już ze sobą wiąże, bo RCB już znane jest z tego, że wysyła SMS-y nie zawsze w poważnych sprawach. Tylko będzie ostrzegać, tak? Nie tylko, że to idzie insajderski żart, jak rozumiem. Taki czerstwy trochę.
bym powiedział. A opowie pan lepsze przy piątku? Ja nie wiem, jaki bym był... Bo opowiadał pan o cygarach i o wspaniałym życiu. Nie wiem, jaki by był lepszy, ale woda sodowa w Żabce, no tak jakoś mi to... Zadaje się pytanie, czy pan się uderza do głowy i czy politycy w ogóle mają pojęcie o cenach? Bo rozumiem, że to jest taka już przedwyborcza licytacja, kto w ogóle zna życie i kto wie, co jest po ile. I za chwilę się okaże, że... będą wzajemne takie haczyki, co ile kosztuje. No i pewnie będą, bo to też jest, bo to się regularnie wszystko dzieje, ale mam wrażenie, że sam w ogóle pomysł taki odważny powiedzenie, że prezes Kaczyński chciałby repolonizować Żabkę, że chciałby... Janusz Kowalski też chciałby. Janusz Kowalski chciałby jeszcze Lidla i Biedronkę. Janusz Kowalski chciałby repolonizować... Chyba Janusz Kowalski w ogóle to powiedział. Bo powiedział dzisiaj na antenie jednego z mediów. Wszystko by spolonizował, wszystkie sklepy by spolonizował. I to jest, mam wrażenie, dość przerażające. To znaczy fakt, że państwo chce kontrolować wszystko. To, że państwo ma stację benzynową, okej, to jest ważna gałąź gospodarki. Państwo ma wiele strategicznych innych miejsc, ale to, że państwo chce mieć własne sklepy spożywcze, to, że państwo chce ingerować w taką strefę, że minister polskiego rządu, bo Janusz Kowalski jest ministrem polskiego rządu, chce, żeby była Biedronka, żeby sklepy wielkopowierzchniowe były, należały do państwa. Żeby sklepy osiedlowe należały do państwa. Żeby inne jeszcze sklepy również należały do państwa. Czy państwo by sobie lepiej wtedy radziło? Ja jestem ludzie byliby lepiej zaopatrzeni Pani i taniej? Redaktor, ja jestem gorącym zwolennikiem tezy, że finalnie prywatne przedsiębiorca zawsze zrobi to lepiej. To znaczy nie będzie sytuacji takiej, wyobraża sobie to pani, co by się stało, jakby Żabka była państwowa i te wszystkie inne sklepy. Od razu by się odnaleźli tam różni działacze polityczni, którzy byliby tutaj wicedyrektor marketingu, tutaj byłaby na pewno rada nadzorcza Żabki, gdzie byliby ludzie wskazywani przez Jacka Sasina, tutaj pewnie Daniel Obajtek by kogoś wskazał. To byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne, bo to byśmy o tym wszystkim wiedzieli. To jest kwestia tego, jak się myśli o państwie, czy... Bo już były takie czasy, że wszystko było państwowe, panie pośle. Tak, ja mało pamiętam. Nie wiem, czy pani redaktor lepiej. Ja pamiętam. Lepiej. Ja lepiej właśnie. Jestem 81 rocznik, więc to ja lepiej. Troszeczkę pamiętam. Ja tak. Nie widać. Dzięki. Natomiast nie wiem, co pani redaktor polewa kolegom. Ja mam wodę, zapewniam. Wszyscy mają wodę. I nie odleciałem, bo tutaj kolega rzecznik bardzo mocno odleciał. Nie sądzę, że coś takiego się stanie, ale abstrahując i nawiązując do tej dyskusji piątkowej, jak pani redaktor powiedziała, żeby było lifestyle'owo, no to jak Janusz Kowalski chce sprywatyzować Lidla, to pytanie, jak on by się nazywał wtedy po polsku? Oby tylko Janusz Kowalski nie wymyślał nazwy. Pani redaktor, ja tylko chciałem powiedzieć, że problem, jaki widzę, nawet przy tej całej szalonej koncepcji prywatyzacji, znaczy repolonizacji Żabki, jest szalony, bo niech pani popatrzy, wyłączmy spółki energetyczne, bo do nich za chwilę. Tak naprawdę wszystkie spółki państwowe zawsze gorzej wypadają niż prywatne firmy w tych samych sektorach. A co do spółek energetycznych, przekonują nas, PiS nas przekonuje, że jak wszystkie spółki energetyczne będą państwowe, to będą niskie ceny, będzie panowanie na tym. I co mamy? Szaleństwo w cenach energii. No nieprawda. 3200. Nie, pani redaktor, ja pani powiem. Tym razem przypadek z Zielonogórskiego. Wójt dostaje propozycję ceny 3200 zł za megawattogodzinę, jest przerażony, po czym wykonuje ktoś telefon z tej samej firmy, tylko z innego działu i mówi, jak nam pozwolicie serwisować latarnie w waszej wsi, to będzie cena 1200 zł. Czyli niech proszę popatrzeć, że 2000 na megawattogodzinie uzależnia się od tego, czy ta firma będzie mogła... Ale teraz będzie jeszcze mniej, to już jest... Nie, to jest bandyterka gospodarcza. Ale to powinien zgłosić do prokuratury. Prawa do prokuratury. Paweł Poncyliusz, Jan Strzeżek, Dariusz Stefanik. Bardzo dziękuję. Miłego piąteczku. No a pozostając właśnie przy tych, bo tak teraz chciałam zaprosić państwa na raport już za moment, a tam tajemnica znikającej bielizny w Byczynie na Opolszczyźnie. Tam był jeden pan, który wszystkim paniom z Byczyny po prostu... Pokazywał, że nie ma bielizny. Kolega ma bielizny, ale to... No to ciekawe. No, Wątek to nie ten... że nie zgłuchał. Oby nie, no. Dziękuję bardzo. Nie rozmawialiśmy, muszę się odezwać. Widzimy się w poniedziałek. Spokojnego weekendu. Do zobaczenia. Dziękuję. Co mogę zrobić dla środowiska na działce? Zostaw trawnik w spokoju. Korząc trawnik rzadziej, nie tylko oszczędzasz wodę, ale też zatrzymujesz wilgoć w glebie. A do tego nie będziesz truł powietrza. Nie puszczaj niczego z dymem, czy to na działce, czy przed domem, liści, trawy, gałęzi palić nie wolno. Z pomocą przyjdzie kompostownik, w którym odpady rozłożą się naturalnie, przy okazji tworząc świetny